Stał zwyczajny, ładny letni dzień. Słońce zaglądało przez okna do zamku. Nic nie zapytało żadnych przykrych wydarzeń. Myślałem, że czeka mnie kolejny szczęśliwy ranek u boku mojej żony Klary i córeczki Marii. Tymczasem zdarzyło się nieszczęście. Gdy przeglądałem rodzinną kronikę, wpadł nagle do mojej komnaty ziejany papki. W swoim komicznym stroju, szelmowskim uśmiechem na twarzy. Wyglądał żałośnie jak zwykle. Jego zbyt elegancki jak na sługę, zbyt wytarty jak na pana. Ubranie zdradziło niejasne pochodzenie i zawikłaną sytuację. Słuchałem coraz bardziej zdziwiony i zniecierpliwiony. Aż wreszcie przerwałem niekończącą się tyradę Józefa i wyrwałem mu list dłoni. Rozerwałem pieczęć i przebiegłem pismo wzrokiem. To przeczytałem, przeszło wszelkie moje oczekiwania. Zapewne włosy stanęły mi na dęba, a spoliszki palały. Nie widziałem się wtedy w zwierciadle, ale czułem gęsią skórkę na całym ciele. Jak ona śmie! List był od Postoliny, Hanny, niedoszłej żony Cześnika. Jeśli wierzysz temu, co pisała. Przebywałam w zamorskich krajach, a jej życiu groziło niebezpieczeństwo, gdy zapada na groźną tropikalną chorobę. Wydałam pieniądze, które dostałam od Klary za ślub, który skończył się klapą, na leki, skąd ja teraz mam wziąć pieniądze na dalsze leczenie. Napiszę list do Wacława z szantażem i nakażę mu dać mi pieniądze. Jeśli tego nie zrobi, powiem wszystko Klarze o naszym byłym romansie. Brak wyrozumiałości dla podrywów miłość, młodości i oszczerstwa. Czy to ja ją uwiodłem? Czuwiliśmy się oboje. Mógłby nawet powiedzieć, że to ona na mnie polowała. Ale ktoś wygra z przebiegłą cię kobietą, szczącą się na za swoje niepowodzenie miłosne. Spojrzałem na Papkina. Jego mina zdradzała, że zna treść listu. A jak będziesz? Zapytał. Przęknęło mi przez myśl, że pewnie zmowę z Postoliną, która być może wcale nie przybywa z zamorzkarzami, lecz to całkiem prawdopodobne. Jakbyś po bliskim majątku kolejnych najwinnych ludzi. Zapewne tam napisała ten list, być może z pomocą Józefa. Znasz treść pisma? Zapytałem groźnie i chwyciłem papki na zagardło. Tak, nie wiem. Poleciłem mu, by przekazał Postolinie bez mojego udziału, by w żadnym wypadku już do mnie nie pisała. A tym bardziej nie kontaktowała się z Klarą. Niech Hanna porozumiewa się ze mną tylko za pośrednictwem Papkina. A zawrzem ugodę. Niestety obiecałem też pieniądze. A i łysemu na złoto. Józefowi rzuciłem niemałą sakiewkę w zamian za milczenie. Zapadł mrok. A ja nadal siedzę nad listem i głowę się co robić. Wyznałem wszystko na temat swojej przyszłości. Klarze, zanim Postoliną Papkiem przekażę mi przeróżne oszczędności na mój temat. A może pożyczyć od kogoś pieniądze nic przed żoną i ojcem. Ech, nieszczęście. Ten dzień złamał moje życie, zakłócił rodzinne szczęście. Słońce, nie, księżyc, odleciał. A słońce weszło. I rozgrzał się wybuch. Odleciał główny. Janek z kosmosu. Pyta się, gdzie ja jestem? Czy to kontynuacja mojej historii? A może nowa przygoda? Już wkrótce Janek kontraktuje. No, 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 no.